Siemka, jeszcze przed startem tego filmu chciałem powiedzieć, że wraz z Heroskiem i Filikiem organizujemy dla was mega giveaway. Do wygrania będziecie mieli Pacer Carda lub kartę Google Play. To już zależy od was, co wygrany wybierze. No i żeby wygrać, wystarczy spełnić 4 proste punkty. Pierwszy to zostawić subika na moim głównym oraz na moim drugim kanale, Tori 2, oraz na kanale Heroska i kanale Filika. To jest podstawa, nie wolno oszukiwać, do wszystkich linki macie w opisie jak coś. Następnie trzeba zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem, też jest to ważne. Następnie trzeba napisać w komentarzu biorę udział. No i jeszcze na koniec wbić na nasze Instagramy, do których też macie linki w opisie i trzeba je zaobserwować. Macie do nich właśnie linki w opisie, więc bez problemu je znajdziecie. Nie oszukujcie, bo wszystko będzie sprawdzane i przykładowo jak ktoś nie spełni jednego punktu, a wygra, no to nie będzie mógł dostać nagrody. A myślę, że warto wziąć udział, bo nie jest to nic trudnego, a taką nagrodę fajnie sobie przygarnąć. Wyniki będą już gdzieś za tydzień w jakimś moim odcinku. Siema, siema, Tori. W tym odcinku pokażę wam 5 gadżetów, którymi najlepiej strolujecie lub po prostu sprankujecie swojego kolegę. Znaczy nie musi to być kolega, może to być też koleżanka. Albo w ogóle ktoś, byle ktoś, to nieważne kto, ale po prostu najlepiej tą osobę strolujecie. Właśnie tymi gadżetami. Myślę, że odcinek będzie bardzo ciekawy, więc jak możecie, to zostawcie na wstępie łapeczkę w górę, dawajcie mordeczki, wbijamy tutaj 2500. Wtedy wleci kolejny odcineczek z serii Top 5, więc to zależy od was. Możecie też pisać w komentarzu pomysły, czego top 5 mogę nagrać. A no i koniecznie oglądajcie do końca. Swoją drogą możecie napisać w komentarzu jeszcze, jaki gadżet jest waszym zdaniem najlepszy do trollowania. No ale dobra, ja już nie będę przedłużał tego wstępu, no i po prostu przechodzimy do pierwszego. No i tutaj chyba, no musicie się ze mną zgodzić, bierzemy od razu Leona. No każdy wie, jaki on ma gadżet, co nie? Już wam pokazuję, poczekajcie, gadżecik, nie mówcie, że ja go nie mam. Serio, ja go nie mam odblokowanego jeszcze? Oczywiście jest to gadżet miotacz klonów i Leon tworzy iluzję samego siebie, by zmylić przeciwników. Ładunki numer 3. Tworzę sobie tutaj friendly gierkę, żeby po prostu wam dokładnie pokazać, o co w tym chodzi. Znaczy wy wiecie, o co w tym chodzi, ale no chcę wam to pokazać dokładnie, jak na przykład można strollować kolegę. Ogólnie ten gadżet nie jest jakiś mega OP. W ogóle gadżety z tego odcinka nie wszystkie będą jakieś mega OP, bo w tym odcinku nie chodzi o to, żeby były one dobre, tylko żeby były śmieszne i fajnie się nimi dało strollować. No i okej, jesteśmy sobie takim Leonkiem w krzakach. Na przykład gramy jeden na jeden z kolegą i nagle wypuszczamy sobie tutaj takiego oto Leonka sobowtóra. On idzie nam tam, a my idziemy sobie z tej strony. Jak on już zmarnuje sobie amunicję na tego Leona i nie może do nas strzelać, to my sobie go dobijamy. O matko, co ja robię? Ej, no, tak właśnie to miało wyglądać, pięknie. W ogóle Leon to jest taka postać najlepsza do trollowania. Możemy to jeszcze lepiej wykorzystać bez kitu, patrzcie. Robimy to samo, że jesteśmy w krzakach, tutaj idzie on, a my sobie bierzemy niewidkę. Niewidkę sobie bierzemy jeszcze na ulcie, jak macie nabitego. Idziemy od drugiej strony i wtedy to już w ogóle się nas nie spo... No to tego nie było, to jest bot. W ogóle jak coś, kolejność w tym odcinku tych gadżetów jest losowa, nie że od najlepszej do najgorszej czy coś takiego, tylko po prostu losowa. No to następnie czas na Gale'a. No, kojarzycie ten gadżet na pewno. Jest to sprężyna, po prostu Gale wyrzuca przyjaciół i wrogów w powietrze za pomocą podkładki sprężynowej. Ten gadżet był w ogóle ostatnio w moich ulubionych gadżetach w odcinku. Ale teraz jestem tutaj, do tego filmu też pasuje, no bo idealnie się nadaje do trollowania, musicie to przyznać. Czy to po prostu, wiecie, nawet samemu sobie wyrzucamy, że po prostu sobie klikamy i nas wyrzuca. Czy nawet przeciwnikowi można spróbować podłożyć go, nie? Że jesteśmy tutaj koło przeciwnika, tylko nie zawsze to wychodzi, bo to jest też ryzykowne. Ale dajmy, że jesteśmy właśnie koło przeciwnika, klikamy, oj, teraz mi nie wyszło, kurczę, to nie jest też takie łatwe, żeby przeciwnika tym strollować. Aczkolwiek jest do zrobienia, na przykład takiego Dynamike'a, o, no skocz, no nie wyszło, kurde, dobra. Ale no wiecie, o co chodzi, trzeba to opanować, jest to do ogarnięcia i fajnie można właśnie sobie strollować, na przykład wypychając waszego kolegę do strefy, z której już ciężko będzie miał wyjść. No, więc naprawdę moim zdaniem jest to mega fajny gadżecik do trollowania. Jako trzeci też taki chyba, którego się spodziewaliście, co nie? Bo szukamy sobie tutaj już pana El Primo, kurde, minąłem go. Ej, zawsze mijam, zadymiarz jaki chcę znaleźć. Okej, bierzemy sobie, no byle jakiego El Primo. Ja ten gadżet posiadam, jak widzicie. Jest to wzmacniacz suplesu. El Primo chwyta najbliższego przeciwnika w zasięgu i przerzuca go przez swoje potężne barki. No, czyli po prostu El Primo wyrzuca przeciwnika w bok. Gdzieś możemy go sobie podrzucić i przerzucić na przykład za jakąś ściankę. Tylko widzicie, na razie on nawet nie jest na zielono, bo muszę być blisko. Podchodzę blisko i mogę go użyć. Przerzucamy go sobie tam. Najlepiej to działa właśnie też jak jest strefa. Ej, no, nie zabijaj mnie. Ej, te boty są za silne. Najlepiej to działa właśnie jak jest strefa, albo po prostu jak jesteśmy koło jakiejś ścianki, nie? Że sobie go przerzucamy. Na przykład, o, prawie do strefy go wrzuciłem, więc było blisko. Ale już tutaj mam lekkie kłopoty. No, ale wiecie, o co chodzi, na pewno wiecie, o co chodzi. No, te gadżety nie wyszły do gry dziś, tylko są już od dłuższego czasu, więc po prostu je ogarniacie. Okej, teraz chyba też zgodzicie się ze mną, że idealnie do tego odcinka pasuje ośmiobitowiec, który, jak wiecie, ma taki oto gadżecik, który natychmiast teleportuje go do swojego wzmacniacza obrażeń, czyli tego swojego turetu, czy jak to tam nazywacie. Już wam pokazuję, o co w tym chodzi. Też naprawdę bardzo fajnie można sobie
takim czymś na przykład uciec, wiecie. Nabijacie sobie na początek ulta, więc muszę sobie go troszkę nabić, więc widzimy się po lekkim cięciu. Albo w sumie nawet nie muszę jakiegoś takiego bardzo robić, bo myślę, że to jest ziomeczek, którego możemy sobie rozwalić, ale ult mi się nie nabił, kurde. Więc jeszcze kogoś muszę walnąć. Okej, tutaj widzę jakiegoś rywala, albo rywalkę. Okej. Spróbujmy trafić. Dobra, już mam ulta nabitego. I teraz najlepsze jest to właśnie, że możemy sobie to postawić gdzieś w takim miejscu, no, gdzieś daleko na mapce, a pójdziemy sobie w jakąś inną stronę mapki, nie? I przykładowo, jesteśmy tutaj, już nas tutaj prawie nawala do końca, mamy mało HP, a my sobie klikamy pyk. I proszę bardzo, jesteśmy właśnie tutaj w domku. Naprawdę to jest kozackie. Mega to się przydaje, tylko wiecie, wtedy też jest ryzyko, bo jak widzicie, czy ktoś przy tym turecie waszym nie jest. I to naprawdę jest ryzykowne, ale naprawdę i tak jest to mega mocne i mega śmieszne, więc ja tam jak najbardziej przygarnąłbym taki gadżecik, tylko szkoda, że dedłem. Dobra, i postanowiłem jeszcze dać tutaj Karla. Karl był takim, no jego gadżet był taki najmniej może z tych wszystkich, które pokazywałem dzisiaj, ale i tak się nadaje moim zdaniem. Jest to coś takiego, że Karl zostawia za swoim wózkiem pas gorących kamieni, czyli takie jakby kto pójdzie za Karlem, to wchodzi w lawę i cały czas, no ciężko go gonić, nie? Więc to też można uznać jakiego takiego trolla, bo na przykład będzie chciał, gracie jeden na jeden i ktoś tam będzie chciał was gonić, będzie jakąś postacią na blisko, jakimś tam El Primo czy kimś, no to będzie musiał łazić za wami, jak będzie chciał was zabić, a wy sobie puszczacie coś takiego i chodzi sobie po gorących płomieniach, które się palą. To jest naprawdę spoczko gadżet moim zdaniem, no przyznajcie sami, nie? Znaczy może nie jest jakiś mega OP, ale właśnie do takiego trollowania się to nadaje, zwłaszcza jak ktoś gra postaciami na blisko. Dobra, na przykład żeby ten ziomuś nas tutaj zaczął gonić. O, robimy sobie tak, o, już się troszkę podpala. Ciekawe czy da się, czy bym go zabił samym tym gadżetem. No nie byłoby to na pewno łatwe. Wolę chyba nie ryzykować na razie, jeszcze raz sobie użyjemy, tylko odrodziłoby mi się troszkę HP, co? Znowu pójdziemy na tą Penny, okej, ja już tutaj załączam. O nie, ucieka mi, no to na pamkę, ale to już dedam. Ale no widzieliście, o co w tym chodzi. No i to były właśnie wszystkie gadżety w dzisiejszym odcineczku. Pamiętajcie, wy napiszcie mi, jaki waszym zdaniem jest jeden najlepszy gadżet do trollowania, z chęcią przeczytam. Oprócz tego dziękuję wam za wytrwanie do końca. Możecie zostawić łapeczkę w górę, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Subika też polecam, bo wiele osób, co mnie ogląda, nie subuje. Wbijajcie na wszystkie social media, które macie podane w opisie. No i co? Żegnam się już z wami, siemanko, do jutra.